Mam dla was naprawdę złe wiadomości, bo mamy piątek, 13 października, jutro teoretycznie powinien być odcinek, ale nie mamy tutaj żadnych przecieków. Dzisiaj się tym tematem zajmiemy. No nie jest dobrze, oczywiście wasze teorie też poruszymy na tym odcinku, więc oglądajcie do końca. Moi drodzy, jak wiecie, jak sobie popatrzymy, ostatni odcinek był 65, wyszedł na 6 dni temu, 7 października. 7 października, słuchajcie, więc teoretycznie 14 października, czyli już jutro powinien wyjść następny odcinek 66 z Skibidi Toilet. Ale zazwyczaj było tak, że jeżeli wychodził ten odcinek, to 2-3 dni wcześniej mieliśmy przecieki w postaci jakichś screenów, jakichś zdjęć, czegokolwiek. Teraz tego nie ma. Jest to bardzo niepokojąca informacja i wygląda na to, że odcinek 66 nie pojawi się w sobotę, a w niedzielę lub troszkę później. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że ten odcinek 66 może trwać dłużej niż te 2 minuty, które tu mamy. Do tego może być też tak, że pojawi się zupełnie nowa postać i ten odcinek naprawdę pod względem fabuły i tego i całej opowiadania tej całej historii będzie bardzo ważny i bardzo istotny. No zobaczymy swoją drogą, bo jak wiecie w 65 odcinku doszło do wielkiej walki między Tytanami a G-Toiletem czy G-Manem, jak zwał tak zwał. I pytanie tylko, właśnie ta ręka mnie tu zastanawia, słuchajcie, czy... Może tu jakiś szczegół, którego nie widzimy, jakiś napis czy coś, to jest ciekawe. Natomiast nie. Zastanawiam się, słuchajcie, co za tym stoi. Czy Dafukbum jest chory, znowu zachorował, lub coś się tam wydarzyło w kraju, w którym mieszka, lub nie wiem. To wiecie, to, że ktoś coś tworzy, zależy od wielu czynników, też również od tego, czy osoba, która tworzy mu te postacie, czy ona... Ta osoba stworzy te dodatkowe, bo tak jak pamiętaliście w poprzednim odcinku, ja wam pokazałem tą teorię z tym wybuchającym tutaj jednym z kamikadze z Skibidi Toilet i to wyglądało tak, jakby jakaś postać, która była gdzieś tam po lewej, po tej stronie tego toalety, po tej stronie tutaj, jak ruszam kursorem, widzicie, to... Może to być zupełnie nowa postać, która zostanie wprowadzona do fabuły i przez to jakby się odcinek wydłuża, nie wiem, bo jak sobie sprawdzę, słuchajcie, na moment jak nagrywam ten odcinek, mamy godzinę 11 prawie, sprawdzam Instagrama Dafukbum, nic nie ma, sprawdzam Discorda, słuchajcie, czekajcie, tu Discord Dafukbuma, też nic nie ma, więc zastanawia mnie, co się dzieje, zero informacji, zero przecieków, zero, totalnie, kompletnie nic, nie będzie niczego, jak mawiał klasyk. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo mnie, no bardzo się o to martwię, tak szczerze mówiąc, i zastanawiam się, czym to jest to spowodowane, szukam jakiegoś takiego logicznego, racjonalnego, może racjonalnego wyjaśnienia tego, co się tutaj dzieje, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Może wy wiecie, napiszcie w komentarzu, czy co wy uważacie na ten temat, dlaczego nie ma żadnych przecieków. Oczywiście pamiętajcie, że ja to nagrywam o godzinie 11. Opublikuję to może troszkę później, może po tym filmie jak ja to opublikuję, to być może się pojawią te przecieki, czy tam jakieś zdjęcia. Na razie tego nie ma i na razie jest no kiepściutko, no zobaczymy, słuchajcie, co się, czy będzie nam dane odkryć coś, słuchajcie, zupełnie nowego. Na razie jak widać jest słabo. Na razie jest słabo i nie ma nic nowego. Przejdźmy do waszych teorii. Jestem ciekaw, co myślicie, co się wydarzy w tym 66 odcinku. Oczywiście, jak zawsze, przejrzymy sobie parę teorii, które są jakby od was, więc zaczynajmy pierwsze od Alex NR1, numer pierwszy. Moja teoria, myślę, że teraz będzie tak w kółko, teraz naprawią kamermana, a Tytan Speakerman zainfekowany i znów Cinemaman musi uratować wszystkich, ratować, ale polegnie i tak w kółko. Myślę, że Boom już nie wymyśli tego samego, wiecie, bo to byłoby nudne, jakby działo się ciągle to samo, jakby to było tak w koło Macieju ta fabuła, to raczej seria traciłaby na...
na tym, że to się robi nudne i coraz więcej by osób się tym nie interesowało, więc wydaje się, że czegoś takiego nie będzie. Być może, słuchajcie, ten odcinek 66, tu jest dobre, mamy dwie wersje, nie wiem, którą wybierze, czy nawet cztery wersje, ale jedna wersja jest dobra i nie wiem, czy ją wybierze po prostu boom, czyli tak jak wspomniałem, pojawia się ktoś, kto albo Tytan Głośnik, albo TV Man, który się pojawi, przetransportuje kamerę do bazy, żeby go naprawić. Zła opcja jest taka, że pojawi się ktoś, kto dobije Tytana kamerę i on zostanie definitywnie unicestwiony. Pytanie jest otwarte, co z Astro toaletami, tak jak wspomniałem, bo one przecież gdzieś uciekły z tej lokacji. Mogą być gdzieś na miejscu, słuchajcie. W ogóle, ogólnie rzecz biorąc, właśnie musimy sprawdzić coś istotnego, ale to słuchajcie, zaczekajcie, bo to jest istotne. Bo może być tak, że to po prostu UFO toaleta troszkę zestrzeliła tego. Chociaż to ten wybuch nie był jakoś mega mocny, więc może to nie UFO toaleta. No nie wiem, jest ciężko. Może się pojawić Astro toalety tutaj teraz. Mogą się pojawić agent albo powrócić naukowiec Tytan. No bo wiecie, on ma opcję teleportu, to może przecież wrócić szybko. To jest ciekawe, moi drodzy. To jest ciekawe i zastanawiam się, co się tutaj wydarzy takiego. Być może będziemy mieli coś istotnego, co prawdopodobnie zmieni nasze postrzeganie na to wszystko. Sprawdźmy kolejną teorię. Kacper. Moja teoria, że G-Man Fake był od 60 odcinka, bo nie ma paru rzeczy, które kiedyś uciekł, bo uratował głośnika, więc myślę, że w następnym odcinku będzie ulepszony G-Man. To znaczy, wiecie co? Część z tych rzeczy, bo ja jak robiłem analizę zaraz po tym, jak pojawił się odcinek 65, sprawdźcie sobie, tam była analiza i znaleźliśmy cztery aż rodzaje G-Manów. To znaczy rodzaje G-Manów, ale w czterech wersjach jakby. I być może jest tak, że to po prostu był błąd w edycji, po prostu. Ten po prostu G-Man różnił się, naprawdę wielokrotnie się różnił od siebie. Aż cztery wersje G-Mana widziałem, więc może to być tak, że rzeczywiście to po prostu albo, słuchajcie, mamy kilka wersji G-Mana i G-Manów jest parunastu, kilkunastu lub kilku i nie jest tylko jeden i być może nie ma takiego prawdziwego i fejkowego, ich jest po prostu kilka, albo to był po prostu błąd edycji, wiecie? No po prostu filmu, nie? Że oni użyli złego, tej złej postaci, albo jakaś, nie wiem, jakiś błąd po prostu się zdarzył. Na razie tego nie wiemy, jestem ciekaw, co z tego wyniknie, słuchajcie, no ale no, jest jak jest na obecną chwilę. Moi drodzy, to tyle, dajcie znać, co myślicie, sprawdźcie oczywiście teraz na ekranie kolejne odcinki, zapraszam was do sprawdzania innych moich kanałów, macie tutaj linka, playlista z wszystkimi wideo, do zobaczenia.